W pierwszej połowie jeszcze jako tako się trzymaliśmy. Trzymaliśmy to tempo tego spotkania. Natomiast znowu druga połowa, któryś kolejny mecz z rzędu, gdzieś nie wychodzimy skoncentrowani. Nie wiem też do końca, od czego to zależy i tracimy parę szybkich punktów i następuje jakaś blokada, nie możemy ruszyć z tym atakiem. W obronie tracimy łatwe punkty i kolejny mecz nam ucieka na własne życzenie. Są te kwestie, które mówimy przed meczem, mamy jakieś założenia, wiemy o tym, że drużyna biega i ćwiczymy, żeby zatrzymywać te szybkie ataki, a koniec końców i tak gdzieś tam raz, drugi, trzeci nie robimy tego i stąd drużyna przeciwna zdobyła łatwe punkty, nakręca się, a my w drugą stronę i tak to się kończy. Trzy dni do meczu, gramy w środę. Teraz szybka regeneracja i już myślę od poniedziałku już się skupiamy na środowym przeciwniku na Krakowie. Przygotowujemy się pod przeciwnika i po prostu cóż, walczymy o to zwycięstwo, o przełamanie, tutaj zwłaszcza na własnej hali i tyle.